Cześć, dzień dobry, mam na imię Piotr, witamy w Nexterio. Dzisiaj porozmawiamy o panelach. Konkretnie o panelach winylowych. Co to jest, dlaczego mam to kupić, dlaczego akurat to, a nie coś innego? No już mówimy. Przede wszystkim nowoczesna technologia, tak? Pamiętamy, nie kojarzymy tego z gumolitem z PRL-u i innymi dziwnymi rzeczami. Nowoczesna, fajna, uniwersalna technologia. Co jest w nich dobrego? Dlaczego miałbym je wybrać? No bo przede wszystkim wygląda to na przykład tutaj fajnie, jak drewno, tak? Ale drewnem nie jest, to tak ktoś mi powie, że minus. Ale na przykład jeśli jesteśmy alergikami, no to w takim wypadku jest to plus, bo jest to antystatyczne. Łatwiej się czyści dzięki temu, no bo kurz nie osiada, tak? Dla alergika wielki plus. Pyłki też nam za bardzo tutaj nie osiądą, a przynajmniej trudniej. Jest, no... Do położenia tak naprawdę bardzo łatwe, za chwilę o tym będziemy mówili, jaką opcję wybierzemy. Ważne jest to, że możemy to kłaść na ogrzewanie podłogowe. I elektryczne, i wodne, nie ma tutaj żadnego problemu. Chcemy to położyć na przykład na płytki ten winyl. Jasne, możemy, nie musimy skuwać tak tych płytek. Mamy różne opcje, tak? Możemy położyć na tak zwany klik, czyli mamy zamek, po prostu przykładamy jeden do drugiego, nie ma problemu. Tak, albo ewentualnie, no, tradycyjne, wybieramy też, czy chcemy na klej, czy chcemy na przykład na podkład to położyć. Bo zazwyczaj podkład powinien być, tak, tutaj powiedzmy sobie szczerze, bo są różne dziwne teorie. Podkład zawsze zalecany, jeżeli nie używamy kleju. Co jeszcze można o tym powiedzieć? Nie rysuje się tak bardzo jak tradycyjny panel, tak, tak samo jak deska. Jest przede wszystkim wodoodporny, czyli tak naprawdę same plusy. Cena też nie najgorsza, powiedziałbym, że nawet świetna. Dlatego zapraszamy, przyjeżdżajcie do nas, pytajcie, piszcie do nas maile, dzwońcie. Odpowiemy z chęcią na pytania. Dzięki, trzymajcie się ciepło. Cześć.